Mówię tak, dzisiaj jest drugi odcinek. Nie pytajcie się czemu, po prostu mi się chciało nagrać. I słuchajcie, dzisiaj nagrywamy o nakrapianym liściu. Dlaczego? Dlaczego? No, nie pytajcie się czemu, po prostu zainteresowało mnie pewne zachowanie. Jakbyście słyszeli przejeżdżający samochód, to przepraszam. Ale słuchajcie. No to właśnie zajmiemy się dzisiaj nakrapianym liściem. No i słuchajcie, ona była zakochana w ognistej gwieździe. Wtedy jeszcze w ognistej łapie. Zabił ją podrapany pies, gdy broniła kociąt, kiedy inni chyba byli na czym? Chyba inni byli wtedy na tym zgromadzeniu. Tak, chyba na zgromadzeniu. No to ognista łapa był bardzo załamany. Nakrapiony liść trafiła do klonu gwiazdy. No i tyle było z ich miłości. No i słuchajcie dalej. W misji ognistej gwiazdy nakrapiany liść objawiła się ognistej gwieździe i piaskowej burzy, mówiąc ognistej gwieździe do ucha, że i poruszając temat, że właśnie ognista gwiazda i piaskowa burza są razem. Powiedziała, że chciałaby. Że czasem chciała, żeby sprawy potoczyły się inaczej. Co to mogło znaczyć? To mogło znaczyć to, żeby na przykład nie umarła, żeby ona była na pierwszym miejscu u ognistej gwiazdy, albo żeby nie została medyczką i była partnerką ognistej gwiazdy. To jest bardzo zamotana historia. No i oczywiście ognista gwiazda nie wiedział, o co chodzi. Ale do tego córkę ognistej gwiazdy, czyli liściastą sadzawkę, nazwali właśnie... czekajcie, przeczytam cytat. To piękne imiona, odparł ognista gwiazda. Ciemnoruda wiewiórka, oczywiście ze względu na jej puszysty ogon, a pręgowana listek był honorować liściastą gwiazdę, a być może także nakrapiany liść. No właśnie, czyli widać, że relacje między ognistą gwiazdą a nakrapianym liściem były bardzo silne. Bo w ogóle mu się objawiała w snach, pamiętacie? Objawiała mu się w snach. A tak w ogóle, jak myślicie, kto jest na okładce misji ognistej gwiazdy? Zaraz wam ją pokażę. Jak myślicie, co to za kot? Zobaczcie. Jak myślicie, co to jest za kot? Inni myślą, że to nakrapiany liść, inni myślą, że to jest po prostu jakiś randomowy kot. Co wy myślicie? Napiszcie w komentarzu. No więc, bajo, widzimy się jutro.